1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, to czas, w którym odwiedzamy cmentarze i zapalamy znicze na grobach bliskich, którzy odeszli. Przy nekropoliach robi się bardzo tłoczno, a ruch uliczny w okolicach cmentarzy jest wzmożony i często wymaga wprowadzenia zmiany jego organizacji, szczególnie dla pojazdów. W okolicach cmentarza centralnego i cmentarza Świętego Wojciecha zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać już od 31 października od godziny 17 do 4 listopada do godziny 21. Przy cmentarzu centralnym odcinek ulicy Kozielskiej między ulicą Okulickiego i rondem imienia Andersa zostanie wyłączony z ruchu. Kierowcy jadący od strony ulicy Kozielskiej poprowadzeni zostaną ulicą Okulickiego w prawo do drogi krajowej 88 lub w lewo w kierunku ulicy Andersa. Odcinki tych ulic zostaną przekształcone w drogi jednokierunkowe. Na ulicy Świętego Wojciecha wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Bezpośredni wjazd na ulicę od ulicy Toszeckiej będzie możliwy tylko dla kierowców poruszających się od strony centrum miasta w kierunku Pyskowic. Jadący ulicą Toszecką od strony Pyskowic dojadą do nekropolii położonej przy ulicy Świętego Wojciecha, skręcając w ulicę Myśliwską. Z kolei jadący od drogi krajowej 88 poprowadzeni zostaną objazdem ulicą Świętego Wojciecha, Jałowcową, Myśliwską i Bończyka. 1 listopada funkcjonować będzie także bezpłatna komunikacja miejska dotycząca wszystkich kursów autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych. Ponadto w okolicy Dnia Wszystkich Świętych Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomi 15 dodatkowych bezpłatnych linii na terenie województwa metropolii. W Gliwicach będą to linie C1, C3 i C4. Jak co roku w związku z Dniem Wszystkich Świętych gliwiccy policjanci i strażnicy miejscy uczestniczą w ogólnopolskiej akcji Znicz. Mundurowi będą kierować ruchem w pobliżu nekropolii, a także dbać o nasze bezpieczeństwo. Podczas wizyt na cmentarzach będzie można również wesprzeć rozbudowę gliwickiego hospicjum Miłosierdzia Bożego. Od 1 do 3 listopada na rzecz placówki przy ulicy Daszyńskiego będzie kwestować niemal 1300 wolontariuszy. Osobom, które mogą mieć problem z odnalezieniem grobu bliskich osób, może pomóc Grobonet, internetowa baza pochówków odnosząca się do 5 gliwickich cmentarzy. Po otwarciu systemu Grobonet w wyznaczonym miejscu wystarczy wpisać nazwisko osoby, której grobu szukamy, a wyszukiwarka wyświetli pozostałe dane osoby zmarłej, jak również nazwę, adres, numer sektora, rzędu i grobu, w którym spoczywa zmarły, oraz mapkę umożliwiającą dotarcie do nagrobka.